Do konkursu Jest taki świąteczny czas wpłynęły 24 zgłoszenia. Ratusz właśnie wyłonił zwycięzców, osoby, które wykonały najpiękniejsze dekoracje świąteczne w całym mieście. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach. Najliczniejszą grupę stanowią suwalczanie ozdabiający balkony w budynkach wielorodzinnych. W tej kategorii konkurowało ze sobą 16 dekoracji. Zwycięstwo przypadło Stanisławie Tymeckiej, która swoją nagrodę pieniężną postanowiła przekazać na cel charytatywny dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Suwałkach. Na nowy standard. To proszę to przekazać tak? Jako darowizna. Bo myślę, będzie, jeżeli będzie nowy standard fundowany w szkole, no to będzie pewnie jakiś komitet taki, tak, nie? Tak, to tam jest komitet. Tak? No to, Pani Stanisława o tym, że szkoła zbiera pieniądze na nowy sztandar, usłyszała od córki, która pracuje w tej placówce. Słyszałam, że zbierają właśnie na nowy sztandar. I dlatego właśnie tam różne kiermasze są organizowane. Wiem, ile tam się wkłada pracy, tam różnie, nie tylko ona, ale tam różni, nie, nauczyciele. I dlatego właśnie mówię, poświęciłam tę nagrodę. Od razu już wcześniej, nawet czy mniejsza kwota, czy większa by była, to i tak to by poszło. Laureatką konkursu w kategorii dom jednorodzinny, do której przystąpiło 8 osób, została pani Iwona Duda. Także serdecznie gratuluję i dziękuję za udział. Panią Iwonę zainspirowała jedna z dekoracji nieruchomości przy ulicy Wojska Polskiego. Teraz to jej dom jest obiektem zainteresowań. Przechodzą, zaglądają, wchodzą na posesję, podziwiają. Jest miło, naprawdę jest miło, jak ludziom to podoba się. Koszty nie mają znaczenia, ponieważ święta, zdaniem Iwony Dudy, muszą lśnić pełnym blaskiem. Komisja konkursowa, która odwiedziła każdą z ocenianych posesji, przyznała też drugie i trzecie nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymali listy gratulacyjne od prezydenta oraz drobne upominki. Idea tego całego konkursu polega na tym, żeby zachęcić naszych mieszkańców do tego, żeby to miasto ładnie wyglądało, żeby przyjemnie się tutaj mieszkało, żyło, poruszało i to właśnie temu ma służyć. Wiemy, ile to wymaga wysiłku, pracy, starań i pieniędzy. Dlatego też miasto zdecydowało się na rekompensatę kosztów, których przecież nie da się uniknąć. Są nagrody, no pierwsza nagroda 1000 zł, druga nagroda 800 zł. To nie są może duże nagrody, bo pewnie te w większości nagrody będą przeznaczone na zakup kolejnych dekoracji. Suwałki z roku na rok wyglądają coraz piękniej. Czesław Renkiewicz postanowił w niedługim czasie dorównać kroku mieszkańcom i popracować nad jakością dekoracji na naszych ulicach, w parkach i placach. Czuję też tutaj lekki niedosyt. Już swoim współpracownikom powiedziałem, że trzeba poprawić się tutaj. Konkurs Jest taki świąteczny czas odbył się już po raz 11.